Every time that I see your face, it always makes me smile. Oh, oh. And every time that I drive to you, it's always worth my while. Oh, oh. So let me sing for you, like the birds in the mountains do, like a child who cries for you, cries for you. So let me sing for you, about the streets and the avenues. There's nothing I'd rather do. Show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we could be true, we could be true. I want you to see what I see in us, something so real, something so real. I want you to see that this is a love that we both feel, that we both feel. And how will we ever know if the love will ever grow without trying, without trying? And how will we ever see if we are meant to be? It's terrifying, it's terrifying. Może czas się przywitać w kolejnym vlogu. Jestem mega zmęczona już. Jak widzieliście, byliśmy w Ostuni.
pięknym białym miasteczku, takim trochę przypominającym grecką wyspę Santorini. Śliczne miasteczko, opis oczywiście miejsca dam wam pod filmem. A teraz przyjechaliśmy do Alberdoloble, chyba tak się nazywa miejscowość, nie wiem, jeszcze wam poprawię, jeżeli źle mówię. I tutaj zobaczymy tylko wioskę takich domków ze stoszkowatymi dachami, które nazywają się truli. Zobaczymy i pojedziemy już do domu. Mieliśmy jeszcze Monopoly przynajmniej na uwadze, ale jesteśmy tak zmęczeni już. Dla Antosia też to jest męczące, bo dziecko w jego wieku powinno czas spędzać na zabawie, a nie na siedzeniu w samochodzie i łażeniu za rodzicami. Także więc będziemy chcieli wrócić do hotelu, żeby tam trochę spędzić czasu, troszeczkę odpocząć, jest piękna pogoda. Mogliśmy spędzić sobie ten czas na opalaniu, a zwiedzamy, bo trochę nam szkoda by było. Mamy auto wypożyczone do niedzieli, tak więc w niedzielę już w południe musimy auto oddać. Tak więc jutro jeszcze ruszamy na wycieczkę do właśnie Monopoli i jeszcze wcześniej jest jedno miasto. A tak to resztę już do wtorku spędzimy sobie koło hotelu. Idzie nasz tata. No, this ain't the same. They say love heals all, it makes it all alright. In time, in time. My heart still feels the breaking, but you make my world so bright. It feels so right, it feels so right. And how will we ever feel that what we've got is real? There's no denying. Terrifying.
Poligiano, powiedz. Nie powiesz? Powiedz Italia. Ajo, powiedz Italia. Uśmiechnij się tu ładnie, pomachaj do aparatu. Pomachasz do kamery. Pomachaj. Pesnejka. A pomachasz? Zajęty jesteś kijem. Zepsujesz to masek piki, jak a ty nie dostaniesz pamiątki.
mamy piątego dnia naszych wakacji. Można powiedzieć, że przedostatniego, bo jeszcze jutro mam cały dzień, a we wtorek już wylatujemy, ale wylatujemy dopiero o 21:30, więc będziemy mieć jeszcze cały dzień, ale wiecie, to już tak czeka się na ten powrót. Tak ciężko się zrelaksować, raczej myśli się już o tym powrocie. Tym bardziej, że wcześniej musimy się wymeldować, musimy jakoś sobie ten dzień zaplanować. Ja właśnie z Antosią udaję się na plażę, a nasz tata pojechał oddać samochód. Wczoraj był bardzo słoneczny dzień, ale myśmy zdecydowali się na zwiedzanie. A powinniśmy tak naprawdę wczorajszy dzień spędzić cały na plaży, bo dzisiaj są chmury, no ale podobno po południu ma wyjść słoneczko. Chociaż jest bardzo ciepło, nie ma wiatru w ogóle. Morze jest bardzo spokojne, także posiedzimy sobie na plaży i jakoś fajnie spędzimy ten czas. Już jesteśmy nad morzem. Tam jest morze za tymi drzewami oliwnymi. Antoś ogląda sobie kotka. I idziemy sobie na plażę. Nie wiem, jak się ustawić, żeby było dobre światło. Nie wzięłam Antosiowi kąpielówek, zostało w pokoju, ale tatuś mu przyniesie. Tak? Ale mama i tu się tego rozebrałam. To już usiądź sobie, tak? Zobaczcie, jaka czysta woda. Jest taka jakby mgła, tam nurkowie. Widzicie takie kropeczki? Chcesz wejść tam? Tam jest głęboko. Statki to nurkowie jakieś, wiesz, pływają. Co czegoś szukają w wodzie. No. Jeszcze raz, ostatni raz. Jeszcze raz. Jeszcze raz.
Take your time.